Dobra, możemy dokończyć tą misję. Niewiele naprawdę zostało. Wystarczy podejść do tej palmy czy coś i otrzymamy za to doświadczenie. I oczywiście bardzo fajny mały przerywnik, jaką jest ta Судя по rozmowa. карте, вход в катакомбы прямо перед нами. Что-то не нравится мне эта карта. Да и эти темные мрачные катакомбы. Может, тут есть другой выход? Кейл, ты боишься? Никогда бы не поверил. Тем более после такого дерзкого побега, что ты испугаешься. Темноты! Я боюсь? Кель ничего не боится. Просто в темноте ничего не видно, и от этого мне не по себе. Да и вообще, кто знает, что нас там ждет? Не переживай. Вот спустимся и узнаем, что там, а заодно и подальше от стражников уберемся. Tak, ten przerywnik między misjami jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. A poza tym, to jednak nie tyle, że Kiel boi się tej ciemności, ale ja bym odrobinę rozumiem ją, no bo mogły tam się zaląć jakieś, nie wiem, monstrualne szczury, pająki, nietoperze albo nawet robalogłowie, więc raczej bym był ostrożny. Oczywiście nic tam nie ma śmiertelnego, ale jednak rozumiem obawy Kiel. Tak? Tak, i Nie zadłużusz. otrzymujemy kolejną misję, Jakis. Ta szutka nie kажется jaką тебе jest śmieszną. przejście przez katakumby. No i to jest nowy obszar. Nie jest on może jakoś zbytnio skomplikowany. Może skomplikowany to nie jest dobre Tak? słowo. Ojejku, Ta ale nie szutka mogą nie moje кажется тебе postacie śmieszną. sobie trafić w głowę tego szczura? Myszy, młodego szczura, i przegrałem. Brawo. Потеряли меня? Tak. Mimo wszystko należy uważać na te szczury i Может, не надо? atakować je w klatkę Или не piersiową. нравятся трупы? Разве мужество A tak poza тем, to nie tak jak w normalnym Evilu, to tutaj wystarczy, że jedna postać Эта zginie шутка не кажется тебе смешной? Wystarczy albo Kiel, albo Kirin, to нieważne, który z nich zginie. Tak czy siak, Эта wtedy шутка не gra кажется тебе jest смешной? przegrana, Потеряли bo меня? to są obie А postaci, że потом tak ей powiem, кошмары снятся. główne. Jak widzimy, mamy już przetłumaczone nazwy przedmiotów, Конечно. łupu, Да иду dzięki Wingardowi, który bardzo szybko wysłał mi. А потом мне кошмары снятся. Получи. Cóż, ja Сейчас. wiem, aktualizacja, o, Еще не to надо. będzie dobre Потеряли słowo. меня? И никакое это не Я мародерство. здесь. Dobra, podnieśliśmy skrzydła nietoperza i tutaj Эй, jest nowa что rzecz, у нас której nie тут? było nigdzie indziej. Są Я to тут. pieniądze z beczki, Да? 3 złote. Nie powiem, Препятствие непреодолимо. nie jest to najgorsze, Неприятное. nie jest Это to у нас за najgorsza проблемы. ilość Потеряли pieniędzy меня? moim zdaniem, więc naprawdę bardzo chętnie je biorę. No i mamy teraz niepowtarzalną okazję przejechać się Не windą, пройти нет która, прямого szczerze пути. powiedziawszy, trochę Надо идти в обход. jest zbugowana, ciężko w ogóle wejść na tą platformę. Mogą z tym problemy Боишься być, ближе ale подойти? jeśli ustawi się Трус. kamerę tak jak ja ustawiłem, to Ach, Wtedy powinno być wszystko ok. Tak, tutaj widzieliście, zamiast Запишем по графе трофей. napisu cios w plecy, to była blokada, czyli tak jak po rosyjsku. Так приятно, No, что ale тут to надо już просто tutaj trzeba ПВ. byłoby tekstury подменять Недоумок, i я sprawa jest здесь. dużo bardziej Эй, skomplikowana, a to tak направдę перестал bardzo nie телепортацией przeszkadza, сюда. prawda? Kolejne 3 złote z beczki, możemy Попробую otworzyć te опять идти. kraty. Я Tak, тут. nie wiem jak te kraty działają, ale tak czy siak zostały właśnie przez nas otwarte. Cholera, bardzo źle się bije tymi pięściami. Только из любопытства, Kurczę, да? czuję się jakbym czegoś zapomniał zrobić. Уже иду. No, ale cóż, Потеряли меня? nie, chyba wszystko jest. Aha, już Да? pamiętam, tak. I tutaj mamy kufer. Tak, część towarów, które Понятно, tutaj сейчас. gromadzono, mogli tutaj zostawić. No i okazało się, że jest to prawdą. Mamy tutaj zbroję i jej dodatkowo Потеряли меня? рытуальный нож z brązu, który nam pomoże w walce
z przeciwnikami. Tak, kurczę, szkoda, że umarłem, ta śmierć mnie odrobinę wybiła z rytmu, ale... Ale myślę, że jakoś sobie dam radę mimo tych niedogodności. I kolejne 3 złote, ojojoj, kolejne 3 złote z beczki. A co my tutaj mamy? Jak przyjemne. To były 3 złote, wow, nie, to były nawet 4 złote z beczki, więc naprawdę, naprawdę dużo. W tych beczkach nie ma nic, no i misja wykonana, naprawdę nie była taka trudna, jedyna misja w tej lokacji, no. I twórcy Hagrimoda nie zrobili tu żadnej misji, ale naprawdę musiałaby być ona bardzo, bardzo nieskomplikowana. Dobrze, przejdźmy dalej. Кель, ты молодец. Мне не верится, мы снова свободны. Знаешь, я еще ни разу не встречал девчонку более находчивую, более сообразительную. Да-да, я знаю. Но все равно приятно лишний раз это услышать. Я так тебе благодарен. Ты даже не представляешь. Ты спасла не только меня. Ты возродила надежду на спасение всей моей семьи. Да, похоже, от избытка чувств у тебя поехала крыша. Радоваться еще рано. Надо подумать, где теперь спрятаться. Кстати, ты пауков не боишься и всяких там муравьев? А при чем тут пауки? Ну, просто если ты боишься этих милых, мохнатых, восьмилапых созданий, то я не смогу отвезти тебя к своим друзьям в поместье Риндейла. Да брось ты, не боюсь я никаких пауков. А в детстве даже прочел трактат великого Зефилуиса о совершенстве на восьми ногах. Ну, тогда я за тебя спокойна. Хоть будет о чем поговорить с Риндейлом. Думаю, он останется от тебя в восторге. Он помешан на пауках. Ничего, кроме этого, его не интересует. Он хозяин поместья, но управляет там всем Карим. Ну да ты сам все увидишь. И еще, хочу попросить тебя об одном одолжении. Кель девушка гордая и не любит признавать свои неудачи. Так что ты в поместье особо не трепись о том, что я в загон рабов у портала попала. Особенно этому пройдохе Фейрузу. Смотри, я тебе доверяю. Tak, kolejna ciekawa rozmowa między Kirem i Kiel. I właściwie jeśli na miejscu Kira byłby Zak, to myślę, że całkiem inaczej by się zachowywał. Może nie tak jak wtedy, gdy spotkał Lea Jalle, ale i tak byłoby trochę inaczej. I wydaje mi się, że patrząc przynajmniej na to, co do tej pory widzimy, to że Zak jest dużo bardziej cwany od Kira. Tak, gdy to Zak wpadł w niewolę Kadagan, to sobie sam radził, przechodził przez kanion i wszystko, a tutaj wszystko za Kira zrobiła Kiel. No cóż, może ten Kir jest młodszy po prostu, albo po prostu głupszy. No cóż, mniejsza o to. Tak czy siak, dostajemy kolejną misję, czyli ucieczkę do posiadłości Rindeiwa, czyli po prostu tajne schronienie. Tą misję będziemy dopiero robić w następnym odcinku, gdyż jest to trzecia, no właściwie nie. To jest kolejna misja, w której będziemy się dużo, ale to naprawdę dużo, ale to dużo czołgać, więc przygotujcie się na to. Chociaż właściwie nie masz tak dużo. No, tak czy siak trzeba się stąd będzie wyczołgać. I myślę, że to by było na tyle. Jeszcze można powiedzieć, że ci, co nie lubią pająków, to lepiej niech się przygotują na bardzo dużo tych miłych, pięknych, kosmatych, jak tam jeszcze mówiła Kiel, ośmionogich stworzonek. Tak, dokładnie.